ziele, które stosowane było przez nasze babki w przypadku urazów, w przypadku chorób skóry, nazywa się nie mniej, nie więcej jak babka. Konkretnie babka wąskolistna, taką jak tutaj, lub babka szerokolista, bo są dwie jej odmiany, ale taką uważa się za bardziej lecznicza. Choć nie jest to do końca prawda, bo naukowcy wykryli, że zarówno szerokolistna, jak i wąskolistna ma równe działania terapeutyczne. Podczas wakacji, wędrując po polskich bezdrożach, bardzo często mijamy bardzo wiele roślin, o których nie wiemy nawet, że są one ziołami, które niegdyś były bardzo ważne dla tradycji polskiej i dla dawnych mieszkańców wsi polskiej. Tak jest właśnie w przypadku babki lancetowatej. Zioło to rośnie w najbardziej nieprzychylnych warunkach, często na kamienistych drogach, pod brzegami płotu, na jakichś nasypach. Zioło to nazywane było wilczym jęzorem, psim jęzorem. Babkę nazywano również owczym jęzorem czy baranim, bo być może kształt przywodził na myśl określone sugestie. Jednak najważniejsze, proszę Państwa, było zastosowanie w tych dawnych czasach. Otóż zielarka wiedziała, że jeżeli młody człowiek, czy to kobieta, czy mężczyzna, ulokował swoje uczucia niewłaściwie i należało te uczucia albo złagodzić, albo też zupełnie zlikwidować, stosowano wtedy napar z liści babki. Stąd nazwa babka, bo szło się po to do babki, czyli do wiejskiej zielarki. Historycznie liść babki był wykorzystywany w leczeniu różnego rodzaju zranień, czasami niewielkich, ale także takich odniesionych w boju. No, dziś się już tego nie wykorzystuje, ale w dawnych wiekach był to idealny środek gojący. Sam fakt, że podczas wykopalisk archeologicznych znajdujemy zagojone rany, na pewno zadane podczas ciężkich walk, świadczy o tym, że skuteczność babki lancetowatej na pewno była bardzo duża. Zmiażdżone w moździerzu liście posiadają pewne właściwości, które w postaci tego śluzu nie zasychają tak szybko. I żołnierz po odniesieniu takiej ciężkiej rany miał tamowany krwotok oraz znikała opuchlizna. Więc szanse na wyleczenie bardzo ciężkich obrażeń były stosunkowo spore. Dlaczego babkę wykorzystywano do leczenia zranień? Otóż dlatego, że wykazuje ona działanie przeciwzapalne, przeciwobrzękowe, ale także ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, a więc rany zasklepiały się szybciej. Obecnie oczywiście już nie ma takiego zastosowania w tych dziedzinach, choć można ją czasami jeszcze stosować na skórę. Te własności babki lancetowatej wykorzystywane są głównie do leczenia zranień, czy uszkodzeń bardziej, może tak to powiem, błony śluzowej. Błony śluzowej przewodu pokarmowego, bo jest to klasyczny składnik mieszanek ziołowych stosowanych w stanach zapalnych, a także w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy. I tutaj jeszcze kolejny efekt działania babki jest ważny. Otóż działa ona przeciwskurczowo, a więc likwiduje nieprzyjemne skurcze towarzyszące chorobom przewodu pokarmowego. Babka lancetowata stosowana jest na stany zapalne błony śluzowej, ale nie tylko.
przewodu pokarmowego, również układu oddechowego. Jest to sztandarowy przykład zioła, które używane jest w leczeniu zapalenia gardła, zapalenia oskrzeli, zarówno do płukanek, jak i do picia. To zioło o własnościach immunostymulujących, więc nie tylko przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe, łagodzące i przyspieszające gojenie, ale także immunostymulujące. Wysoka odporność to klucz do zdrowia, przede wszystkim układu oddechowego. Babka lancetowata może być używana również w chorobach oczu. Do przemywań w przypadku zapalenia spojówek, zapalenia brzegów powiek, ale tutaj należy stosować odwar, czyli zagotować wodę razem z tąże babką. Można tam łączyć nagietek, rumianek, bądź inne surowce. Była stosowana i nadal czasami jeszcze jest w przypadku hemoroidów, czyli guzków trawniczych, do nasiadówek. Działa również pozytywnie w chorobach ginekologicznych. Była historycznie używana w przypadku do irygacji pokrwi, w przypadku nadżerki, szyjki macicy, bądź też innych chorób ginekologicznych. Mieszanki ziołowe to podstawa fitoterapii. Dlatego też dobrze do babki lancetowatej dołączyć inne surowce zielarskie. Jeżeli będziemy stosować coś na choroby skóry, to dobrze jest dołączyć nagietek, dobrze jest dołączyć rumianek. Wtedy takie połączenie będzie goiło naszą skórę. Jeżeli dodamy świetlik, to otrzymamy mieszankę ziołową, która będzie dobrze działała w zapaleniu spojówek, w zapaleniu brzegów powiek, czyli generalnie na oczy. Jeżeli do babki lancetowatej dodamy surowce zielarskie typu poros islandzki, owoc lub kwiat bzu czarnego, tymianek czy lipa, to uzyskamy środek, który będzie działał wykrztuśnie, przeciwzapalnie na choroby gardła i oskrzeli. Może go nawet być dołączona taka mieszanka do antybiotykoterapii. Nawet powinna być, dlatego że antybiotyki obniżają odporność, a mieszanki ziołowe tą odporność poprawiają. Tak więc można, jeszcze raz powtarzam, dawać to razem z antybiotykami. Ale kolejne działanie to działanie, jak już wspomniałem, na przewód pokarmowy. W przypadku przewodu pokarmowego dobrze byłoby do liścia babki dodać korzeń lukrecji, korzeń prawoślazu, rumianek, nagietek. Takie połączenie będzie działało przeciwzapalnie, rozkurczowo i będzie miało zastosowanie zarówno w leczeniu stanów zapalnych, żołądka i dwunastnicy, jak i w chorobie wrzodowej. Choroba wrzodowa. Szczególnie zachęcam do stosowania takiej mieszanki na początku wiosny, na początku jesieni, wtedy wrzodowce mają najgorzej. No i wreszcie będzie to znakomita mieszanka ziołowa, która będzie łagodziła objawy zgagi i będzie działała przeciwzapalnie na przełyk. Mamy teraz epidemię refluksu żołądkowo-przełykowego, czyli cofania się treści żołądkowej do przełyku. Wywołuje to zgagę, wywołuje to bardzo nieprzyjemne odczucia. Lepiej stosować zioła w tej chorobie, zdecydowanie lepiej niż leki, które obniżają kwasowość żołądkową. Kwasowość żołądkowa jest nam potrzebna. Nie możemy jej obniżać lekkomyślnie, stosując leki latami, bo tak czasami się zdarza. Zioła są tutaj dużo lepszą alternatywą. Babka lancetowata to surowiec zielarski, który był wykorzystywany w medycynie nawet przez legionistów rzymskich. Ale również wystosowany jest również w naszej medycynie współczesnej. Jest to jeden z częstszych surowców zielarskich używanych w chorobach układu oddechowego, pokarmowego, ale także w chorobach skóry. Także stosujcie Państwo babkę i zbierajcie ją, jak będzie na to pora. Kliknij w poniższy obrazek, aby dowiedzieć się więcej na temat suplementacji diety, jaką zaleca Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza.